Chwała Bogu. Wiecie, wspomina mi się, jak jeden z mężów Bożych o imieniu Dawid, on jednego razu zawołał i powiedział, kto da mi się napić ze studni betlejemskiej, ale tam stacjonował oddział filistyński i nie można było tam bezpiecznie podejść, ale Dawid miał pragnienie z jakiegoś powodu akurat z tej studni się napić. I on powiedział, kto da mi się napić ze studni betlejemskiej. I my wiemy, że tam w Betlejemie to jest miejsce, skąd pochodzi żywe słowo, skąd pochodzi Jezus Chrystus. I Dawid znał smak tej wody i on miał pragnienie, aby zaczerpnął ktoś właśnie z tej studni i aby dał jemu się napić. I on miał to pragnienie. I było trzech mężów, którzy przebili się przez oddział filistyński z narażeniem własnego życia. Oni zaczerpnęli i przynieśli tą wodę do Dawida. I braci i siostro, jeżeli to pragnienie, ono jest w twoim sercu, to dobrze, ale wiedz, że tam zawsze stacjonuje wróg, aby naród Boży, on nie mógł zaczerpnąć z tej studni. Tam stacjonuje wróg, aby nie dać zaczerpnąć, ale ja wiem jedno, że są ludzie, którzy w postach i w modlitwach, oni proszą o łaskę u Boga i często my możemy korzystać na tym zgromadzeniu przez takich ludzi, którzy proszą niebo o to, aby one spuściło swoje błogosławieństwo. I chwała Bogu za to, że Bóg słyszy modlitwy swojego narodu. Jeżeli ty i ja przyszliśmy dzisiaj na to miejsce, to powinniśmy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Po co? Tak naprawdę po co przyszedłeś ty i ja? Czy my przyszliśmy, aby usłyszeć i aby wprowadzić te słowo w czyn? Około 2 dni temu, jeżeli dobrze pamiętam, czytałem w Słowie Bożym bardzo dobrze znaną mi historię. Czytałem na temat Achaba i Jehoszafata. I Jehoszafat, on powiedział, że on wyruszy z Achabem na wojnę. Mówi, ja wyruszę tak jak ty, mój lud tak jak twój lud. Ale oto przyszedł moment, kiedy zgromadziło się około 400 proroków. Oni zaczęli prorokować, każdy jednomyślnie. Wszyscy jednomyślni byli i mówili, wyrusz, a Bóg da ci zwycięstwo. Tak prorokowali do Achaba, ale z jakiegoś powodu Jehoszafat, król judzki, kiedy usłyszał słowa proroków, kiedy on słyszał to wszystko, coś w jego wnętrzu, ja myślę, nie dawało jemu spokoju. I on mówi, a czy jest jeszcze jakiś prorok Pana, przez którego moglibyśmy zapytać Boga? I Achab daje odpowiedź, mówi, jest jeszcze jeden, przez którego moglibyśmy zapytać, jest to Micheasz. Ale mówi, ja go nienawidzę, gdyż on nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego. Ale mimo to Jehoszafat chciał usłyszeć te słowa. Jego przyprowadzili przed oblicze Achaba, przed oblicze Jehoszafata, ale zanim go przyprowadzili, powiedzieli takie słowa, a ty prorokuj dobrze. Prorokuj jak inni prorocy, gdyż wszystkie proroctwa są jednakowe. One są pomyślne. Przyprowadzili Micheasza i Achab mówi, czy ja mam ruszyć na Ramot Gileacki. I Micheasz mówi, rusz, będzie zwycięstwo. Ale Achab mówi, ile razy mam cię zaklinać, abyś mi mówił prawdę w imieniu Pańskim. I oto w tym momencie Micheasz mówi, oto widziałem Pana siedzącego na tronie i słyszałem głos z ust Jego, jak On powiedział, kto zwiedzie Achaba. I oto zastęp duchów stał. Jeden mówił to, a drugi mówił owo, ale w końcu wystąpił jeden z duchów i mówi, ja stanę się duchem kłamliwym w ustach
wszystkich jego proroków, ja zwiodę Achaba. I Bóg odpowiada tak, ty to potrafisz, ty to uczynisz, idź i uczyń to. I my czytamy, że i tak się stało. Michał mówi o to, ja widziałem Izraela rozsianego, bez pasterza. Innymi słowami, Achabie, z tej wojny ty nie wrócisz cało. Ty jako pasterz Izraela, jako król, ty nie wrócisz z tej wojny. I w tym momencie Achab zwraca się do Jehoszafata i mówi, widzisz, a nie mówiłem, on nigdy nic dobrego mi nie zwiastuje. I mówi, odprowadzić go, on go odprowadził do ciemnicy i mówi, żywić go skąpo chlebem i wodą, aż do tego dnia, kiedy powrócę. Ale kiedy Michał usłyszał te słowa, mówi, jeśli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał, słuchajcie tego wszyscy. I oto kolejny werset, kiedy przeczytałem, to moje serce, one zadrżało we mnie. Kolejny werset jest, zapisane są takie słowa. I wstał Achab i Jehoszafat i wyruszyli na wojnę. I moje serce, ono zadrżało. I chciałbym zadać pytanie Jehoszafacie. Po co ty pytasz, czy jest jeszcze jakiś inny prorok, przez którego moglibyśmy zapytać Pana? Przecież ty zapytałeś, ty usłyszałeś, że z jego ust wychodzi inne słowo niż z ust ze wszystkich proroków. Ja jestem przekonany, że jego serce, ono podpowiadało jemu, że ten mówi prawdę, ale z jakiegoś powodu, kiedy on usłyszał prawdę, on jej nie przyjął, on jej nie wysłuchał, on nie zaczął czynić tego słowa, co Bóg jemu chciał powiedzieć przez to. Ale jest napisane, oto Jehoszafat stał razem z Achabem i wyruszyli na wojnę. I bracia i siostry, moje serce było poruszone tym słowem. Ja zastanowiłem się, dlaczego człowiek zamiast posłuchać głosu Bożego, posłuchał fałszywego słowa, posłuchał nie tego, co powinien. I wiecie, w Bożym Słowie jest ciekawy fragment, który mówi o błogosławieństwach i o przekleństwach, które Bóg da dla narodu swojego. Da błogosławieństwo, jeżeli naród Boży będzie pilnie przestrzegał wszystkiego, co Bóg przykazał. Ale dalej Bóg mówi, ale jeśli wy nie będziecie pilnie przestrzegać wszystkiego tego, co ja mówię do was, jeżeli wy nie będziecie słuchać słów tego zakonu, oto spadnie na was całe przekleństwo, które jest zapisane w tym słowie. I tam jest w przekleństwie napisane, i dotknę was ślepotą i obłędem. I wiecie, ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili mocną uwagę na te słowa. Ja dotknę was ślepotą i obłędem. To mówi Bóg do narodu swojego jako karę za nieposłuszeństwo. I oto Nowy Testament, on mówi tak, Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Dlaczego? Bo nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Bracie, siostro, jeżeli ty i ja, jeżeli my dzisiaj nie przyjmiemy miłości prawdy, jeżeli ty i ja nie będziemy pilnie przestrzegać wszystkiego tego, co Bóg mówi do nas na naszych zgromadzeniach, co On mówi do nas, do naszych serc i to, co On mówi w różnymi sposobami, to może przyjść taki czas, że my będziemy wierzyli kłamstwu i mało tego, nam będzie wydawać się, że to jest prawda. Straszne słowa. I oto ja chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Bożego Słowa. Jeden, który bym chciał przeczytać, on jest króciutki. Jest zapisany w drugim liście Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział i 15 werset i niżej. Drugi Piotra, drugi rozdział i od 15 wersetu. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Lecz został zganiony za swoją nieprawość, niemy bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim,
zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. I drugi fragment zapisany w drugiej Księdze Królewskiej, druga Księga Królewska, 6 rozdział i od 14 wersetu. Druga Księga Królewska, 6 rozdział i od 14 wersetu. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz oczy jego, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. I oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz oczy ich, i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza, czy mam kazać wyciąć ich w pień. Ojcze, do tego fragmentu oto czytamy o tym, że sługa Elizeusza, on wstał wczesnym rankiem, on popatrzył i zobaczył swoimi oczami wrogie wojsko. On zobaczył miasto otoczone, on zobaczył sytuację bez wyjścia. Udaje się do Elizeusza, męża Bożego, i mówi: mężu Boży, biada nam. Oto wróg przyszedł, otoczył nas, zobacz na lewo, zobacz na prawo, jesteśmy okrążeni. Wiecie, ja nie myślę, że ten sługa, on był ślepy. On miał oczy, on widział. On popatrzył oczami swoimi, on zobaczył wroga. Ale oto Elizeusz modli się: panie, otwórz oczy jego. Chciałoby się zapytać, a co on nie widział? On wcześniej przyszedł, może nim ty żeś to zobaczył. On sam przyszedł, wrócił do ciebie. On powiedział, że tam wróg jest. Ale Elizeusz modli się i mówi: panie, otwórz jego oczy. I Bóg wysłuchał modlitwy Elizeusza. Bóg otwiera oczy Elizeusza na co? Na duchowy świat. I sługa, on zobaczył ogromny zastęp, ale mocy Bożej. I oto on zrozumiał, ja myślę, w tym momencie zwycięstwo jest po naszej stronie. I oto wyszedł Elizeusz do tych ludzi i mówi do nich takie słowa: to nie ta droga, nie to miasto, ale przed tym on wzniósł głos modlitwy i mówi: Boże, ja proszę Ciebie, dotknij ten lud ślepotą, dotknij te wojsko ślepotą, daj, aby oni nie widzieli. I oto pomodlił się, wyszedł do nich i mówi: to nie to miasto i to nie ta droga, i prowadzi ich do samej Samarii. I wiecie, nie czytamy, żeby Elizeusz każdego za rączkę prowadził. Nie, oni widzieli kamienie, oni widzieli drogę, oni widzieli Elizeusza, który idzie, ale Słowo Boże mówi, że Bóg dotknął ich ślepotą, znaczy obłęd przyszedł, zaciemnił, otępił ich rozumy i oni nie rozumieli, gdzie idą. Ich oczy jakby one przestały widzieć, cieleśnie widziały. Ale coś się stało i oto Boże Słowo mówi o tym, że Izajasz, on prorokował
oni będą patrzyli, ale nie zobaczą, oni będą słuchali, ale nie usłyszą, oni sercem nie zrozumieją i nie nawrócą się. Dlaczego? Bo to naród, który odrzuca Słowo Boże i przychodzi moment, kiedy może przyjść obłęd na życie człowieka. Człowiek może uszami słyszeć, sercem przestaje rozumieć, niby oczami widzi, a okazuje się jakby ślepy. I oto swojego czasu Jezus nawet uzdrowił jednego człowieka ślepego i mówi, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on mówi, jak kto nim jest, aby mógł wierzyć? A on mówi, o ten, który mówi do ciebie. A on prosto od razu odpowiada, wierzę. On od razu uwierzył prawdzie. On od razu mówi, wierzę. Ale bracia i siostry, kiedy usłyszeli to faryzeusze, oni mówią, przepraszam, jeszcze Jezus powiedział, oto ja przyszedłem na sąd, aby ci, którzy są ślepi, otrzymali wzrok, a ci, którzy widzą, aby oślepli. I faryzeusze, kiedy usłyszeli te słowa, oni mówią, czy chcesz powiedzieć, że i my ślepi jesteśmy? A Jezus mówi, wy powiadacie, że widzicie i dlatego grzech macie. Gdybyście nie widzieli, grzechu byście nie mieli. I oto Słowo Boże mówi, że wielu w zborze w Laodycei mówią, my bogaci, my wzbogaciliśmy się, my mamy wszystko, niczego więcej nie potrzebujemy. Ale oto jak oni mocno się pomylili. Oni mówili, wzbogaciliśmy się, bogaci jesteśmy, niczego nie potrzebujemy. A oto wyrocznia Boża mówi całkiem inne słowa. Mówi, ty jesteś ślepy, nagi, nędzny, biedny, goły. Ty nie wiesz, w jakim ty stanie jesteś. Nawet nie umiesz przyjść do lustra Słowa Bożego i przejrzeć się w nim. Ty nie wiesz, jaki ty jesteś. Oto, bracia i siostry, bieda, kiedy człowiek przestanie patrzeć, kiedy przestanie widzieć. I oto, kiedy ja czytam to słowo, drżenie napełnia moje serce. I mówię, Boże, nie daj, żebym ja był w gronie tych, którzy za życia będą martwi. Jak Jezus mówi do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, mówi, biada ci, ślepy faryzeuszu. O, bracie i siostry, jakże smutny stan takiego człowieka, który przestaje widzieć, który przestaje słyszeć. Ale oto ja przeczytałem fragment Bożego Słowa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Baalama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. I ja dziękuję mojemu Bogu za to, że On nieraz jeszcze stara się nas zawrócić z drogi. Ja dziękuję mojemu Bogu za to, że On jest długo miłosierny. On nie jest wiecznie cierpliwy, ale jest bardzo długo cierpliwy. Ale kiedy człowiek przejdzie granicę, wtedy biada takiemu człowiekowi. Wiecie, mi wspomina się jedna sytuacja. Jeden z braci, on opowiadał, mówi, była jedna młoda dziewczyna. Ona lubiała świat. Ona była członkiem zboru. Ona jedną nogą chodziła do zboru, drugą nogą była w świecie. Wiecie, ani tu gdzieś osoba szczęścia nie doznaje, ale mama mocno zachorowała i kiedy ta mama zachorowała, ta dziewczyna zaczęła mocno modlić się, aby Bóg uzdrowił jej mamę. Długo modliła się, ale Bóg nie wysłuchał jej modlitwy. Mama zmarła. Dziewczyna obraziła się na Boga, odwróciła się od zboru, ją wyłączyli i ona poszła daleko w świat. I pewnego razu spotkała jednego brata. Ten brat nawet mi to sam opowiadał. On mówi, i kiedy ja ją spotkałem, zapytałem, a co się stało, że ty nie chodzisz do zboru? Ona, mówi, odpowiedziała mi, ja długo modliłam się do Boga, aby On uzdrowił moją mamę, ale On mnie nie wysłuchał. Ja stwierdziłam, zapewne Jego nie ma. A On spojrzał na nią i mówi, droga, młoda dziewczyno, ja chcę powiedzieć Tobie,
proste słowo. Ty żyłaś w świecie, ty nie kochałaś Boga i ty chciałaś trzymać się za obietnice, które Bóg dał dla wiernych swoich, a ty wierna Bogu nie byłaś i dlatego ty odeszłaś od Boga wskutek własnego grzechu. Ty nie służyłaś Bogu. On zaczął jej klarować. Mówi, obietnice Boże są dla wiernych Jego dzieci. Mówi, przyznaj sama, żyłaś w świecie, a chciałaś korzystać z błogosławieństwa, które Bóg dał dla wiernych. Mówi, kiedy ja powiedziałem te słowa, ta dziewczyna wybuchła płaczem i ona mówi, prawda. Mówi, ona wtedy pokutowała, przyszła do zboru, poprosiła o przebaczenie. Ją na nowo przyjęli, bracia i siostry, jak często my, ludzie wierzący, potrzebujemy, żeby Bóg zawrócił nas z drogi, na którą my poszliśmy. I wiecie, ja chciałbym opowiedzieć jedno ze świadectw. Ja pamiętam, kiedy ja się nawróciłem. Ja pamiętam, jak każde zgromadzenie, jakie było możliwe, ja wykorzystywałem, ja byłem na nich. Ja pamiętam, jak wieczorami, nieraz o 20:00, siadałem czytać Biblię, a kończyłem o 5:00, 6:00 rano. Ja pamiętam, jak nieraz na swoich kolanach długie godziny spędzałem i ja odczuwałem, że niebo, ono jest tak bliskie, tak jakbym mógł dotknąć się Jego. Ale bracia i siostry, często bywa tak, że człowiek idąc po drodze życia swojego, on coś zatracił i niby jest chrześcijaninem, niby chodzi do zboru, ale gdzieś człowiek potrafi zatracić tą obecność Bożą, tą bliską relację z Bogiem. I wtedy człowiek zaczyna nieraz sobie pozwalać na coś więcej, ale Bóg, On stara się człowieka zawrócić. I wiecie, jakiś czas temu miałem sytuację, mam samochód ciężarowy i dosyć dużo w nim miałem ostatnimi czasy awarii, dużo drobnych awarii, od czasu do czasu jakaś droższa awaria. Ale wiecie, ta droższa awaria nie tak dawno, ona miała miejsce, ona kosztowała 5 000 zł jedna część, kosztowała lawetę, kosztowała godziny u mechaników. Ale wiecie, ten jeden raz to nie był taki problem, ale większym problemem były częste, drobne usterki tego samochodu, które powodowały to, że nie mogłem nim zarabiać, że nie mogłem nim pracować, że często, kiedy padał deszcz, ja musiałem wchodzić pod samochód, cały później byłem przemoczony, brudny i musiałem go naprawiać. I wiecie, jakiś czas temu jedna rzecz się zepsuła, za sobą pociągnęła konsekwencje, druga rzecz się spaliła. 2 dni naprawialiśmy samochód. Klienci, którzy byli poumawiani na kursy, tam trzeba było oddawać pieniądze, ale to nie był jakiś tam duży problem za to, że robiło się darmowe kursy potem, ale największym problemem dla mnie był jeden klient, z którym ja wcześniej rozmawiałem i ja powiedziałem, że ja do niego przyjadę w następny dzień, że tak postaram się przyjechać. I wiecie, samochód się zepsuł. Później ja gdzieś z tym człowiekiem rozmawiałem, mówiłem, że postaram się. Później naprawa samochodu, telefon gdzieś w kącie. Jeden dzień, drugi dzień mija. Wiecie, od rana do nocy naprawiałem ten samochód. I w końcu popatrzyłem, ten człowiek do mnie pisze SMS-a, czy na pewno pan przyjedzie jutro, bo ja mam ludzi umówionych, ja patrzę, wiele połączeń nieodebranych. A ja zrozumiałem, ja zawiodłem w jakiś sposób tego człowieka. Wiecie, już nawet nie chodziło o finanse, jak o taką moralność. I gdzieś źle się z tym poczułem, kolejny dzień. Wiecie, człowiek dzwonił na sklep, pytał się, jak będzie z tym. I kiedy minął kolejny dzień, awaria została usunięta, ja do niego miałem jechać w pierwszej kolejności, wiecie, jadę do niego i myślę, jak tak po chrześcijańsku skłamać. No jak? Prawdy nie powiedzieć, człowieka wprowadzić w błąd, ale żeby przed Bogiem być czysty z tym, żeby nie skłamać. Wiecie, i myślę, no jakoś tak, coś wymyślę. I wiecie, pojechałem na sklep, załadowali mnie towarem, jadę może 5 km od sklepu odjechałem, jadę i myślę, o tak jemu powiem, o tak jemu powiem, o tak. On nie domyśli się, o co chodzi. Ja troszkę się wybielę i jakoś będzie. Wiecie, niby nie skłamie człowiek, prawdy nie powie.
Może 5 kilometrów odjechałem, samochód się psuje. Stanąłem na poboczu, znowu pod samochód, znowu go naprawiam. I myślę sobie, jednego kursa nie zrobiłem. 10 kilometrów nie przejechałem, kolejna awaria. I wiecie, podnoszę swój głos modlitwy i mówię, Boże mój, co Ty chcesz do mnie przemówić? Tyle razy psuje się samochód, tyle awarii. Jadę teraz, jednego kursa nie zrobiłem, wstyd mi nawet przed tym człowiekiem. Boże, co Ty chcesz do mnie przemówić przez taką sytuację? I mi przychodzi na myśl oślica Bileama. I przychodzi mi na myśl, że ona sama mówi, tyle lat jeździłeś na mnie, tyle lat służę Tobie, czy choć raz byłam Tobie nieposłuszna? Oto zwierzę przemówiło, oślica mówi do człowieka. To już może człowiek się zastanowić, ale wiecie, jakby prorok zaślepiony i mówi, jestem zagniewany na śmierć. I wiecie, kiedy on dowiaduje się, z jakiego powodu oślica, ona niech była posłuszna, okazuje się, dla niego to było zbawienie. Gdyby on tą drogą dojechał do końca, on nie byłby już wśród żywych. I oto Bóg przez zwierzę przemówił do niego i mi przychodzi myśl, a co to jest oślica? To pojazd proroka. Oto ty jedziesz tym samochodem, to oślica twoja, to samochód, to pojazd twój. Oto ty jedziesz, synu mój, dokąd ty jedziesz na kłamstwo? Ty chcesz człowieka wprowadzić w błąd? Nie tak powinieneś zrobić. Wiesz, dlaczego ja dopuściłem do tej awarii? Bo ja chcę przemówić do twojego serca. Wiecie, ja stanąłem tam, ja mocno zapłakałem, mówię, Boże mój, ty przebacz mi, że ja chciałem człowieka wprowadzić w błąd. Takie niby niewinne kłamstewko, ale te niewinne kłamstewko może zakryć niebiosa przede mną i przed tobą. I bracia i siostry, ja sobie myślę, no toż Bóg przemówił do Bileama przez oślicę, a do mnie przemówił przez samochód. Jeszcze większy cud. Bracie, siostro, ja chcę zadać Tobie pytanie, czy On mówi dzisiaj na tym zgromadzeniu do Twojego serca? Czy Ty słyszysz głos Jego? Czy On przemawia do Ciebie łagodnym głosem swoim? Czy Ty jeszcze widzisz Jego przed sobą? Dawid mówi, oto ja zawsze miałem Pana przed oczami swoimi. Bracie, siostro, jeżeli ty dzisiaj jesteś na tym zgromadzeniu, ale nie odczuwasz tej obecności Bożej, ale nie odczuwasz bliskości Bożej, nie odczuwasz dotyku Bożego, może tak jak kiedyś, kiedy się nawróciłeś i może wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, może myślisz, chodzę w niedzielę, chodzę w środę, a Bóg zadaje pytanie, czy On przemawia do ciebie, czy może ty jesteś jak ten oddział wojska Ramyńskiego, który idzie i popadł w obłęd. Oto Bóg mówi do zboru w Laodycei, oto ty mówisz, że jesteś bogaty, że wzbogaciłeś się, ale smutne słowo, ale ty nie wiesz. Bracie i siostro, czy ty wiesz, jak ty dzisiaj stoisz przed twoim Bogiem? Wiecie, ja wspominam jednego mojego bliskiego brata, przyjaciela. On opowiadał na temat swojego teścia. On mówi, wiesz, mój teść to był człowiek bogobojny. Kiedy ludzie usłyszeli, że ja ożeniłem się z tą dziewczyną, to mi powiedzieli, ty wchodzisz do błogosławionej rodziny. Jej dziadek to był mąż Boży. I on opowiedział jedno świadectwo. Mówi, kiedy on był wierzący, ten dziadek, mówi, jego zaprosili prawosławni popowie i za to, że Bóg mocno go używał, ludzi wyprowadzał z grzechu, z niewiedzy, z fałszywej nauki, to oni postanowili jego otruć. I mówi, kiedy jego zaprosili na jedną z rozmów, tam postawili przed nim picie, postawili jedzenie i mówią, daj, zjemy, napijemy się i będziemy rozmawiać. Ale on mówi, wiecie, ja mam taki zwyczaj, ja nigdy nic nie jem, póki ja się nie pomodlę. Mówi, może wstaniemy i pomodlimy się przed tym. Ci popowie prawosławni, oni się zgodzili. On mówi, kiedy on wstał, kiedy podniósł swoje ręce i wzniósł głos modlitwy do swojego Boga, on nie wiedział, że w tym
w tej szklance, którą jemu dali, że jemu dali napój razem z trucizną. On tego nie wiedział, ale to wiedziało niebo. I on podniósł swoje ręce i pomodlił się o błogosławieństwo dla tych darów, które są na stole. I podczas modlitwy, mówi, ta szklanka pęka. On zakończa modlitwę, siadają. A ci kapłani prawosławni jeden po drugim spojrzeli i zrozumieli, Bóg nie dał, aby człowiek bogobojny zszedł z tej ziemi w takim sposobem. Bracia, siostry, jak dobrze, gdyby ludzie widzieli w nas światłość Bożą, jak dobrze, gdybyśmy chodzili zawsze z Bogiem, gdybyśmy modlili się i nie milkli nigdy, ale jak straszna rzecz. Być martwym za życia, jak straszna rzecz, iść wbrew woli Bożej. Wiecie, mi wspomina się, jak swojego czasu Bóg do mnie przemówił przez objawienie, przez jednego brata. Bóg pokazał widzenie, pokazał, mówi, o tak ludzie będą do ciebie postępować, o tak zrobią, o tak uczynią, o tak postąpią. Ale Bóg mówi, ty rób tak i rób tak w tej sytuacji. I wiecie, ja dziękowałem Bogu za to, że On powiedział, jak czynić, aby być czystym przed Jego obliczem. Ale nieraz zastanawiam się, dlaczego, bracia i siostry, brakuje modlitwy na naszych zgromadzeniach, ja tak po imieniu nazwę. Dlaczego tak często brakuje obecności Bożej, która by tak dotykała serc? Wiecie, ja wspominam, nawet wczoraj byłem u brata Mateusza i my wspominaliśmy te dni, kiedy byliśmy jako młodzież. Ja myślę, ci ze zborowników, którzy pamiętają lata przeszłe, oni pamiętają, jak my, kiedy ja uczęszczałem jeszcze do młodzieży, jak my jako młodzież trzymaliśmy się, jak szukaliśmy oblicza Bożego i wiecie, ja powiem wam szczerze, nigdy na niedzielnych zgromadzeniach ja nie odczuwałem takiej obecności Bożej tam, jak na tym młodzieżowym. Choć może u nas poznanie nie było wielkie, choć może wiedzy jakiejś ogromnej nie było, ale my mieliśmy tą prostą potrzebę, to pragnienie, tą pierwszą miłość spotkać się na naszych zgromadzeniach z Synem Bożym. My mieliśmy pragnienie, aby przyszedł Syn Boży na nasze zgromadzenie. Ja pamiętam, jak my stawaliśmy jeden za drugim, i nie trzeba było nawet nikogo namawiać, ale staje jedna siostra i mówi, słuchajcie, ja mam problem, nie umiem przed światem przyznać się, że ja jestem wierząca, nie umiem zwiastować Ewangelii. Za nią staje inny brat i mówi, a ja mam taki problem, wiecie, stawał jeden za drugim i w takiej prostocie każdy przedstawiał swoje problemy. Potem skłanialiśmy swoje kolana, podnosiliśmy głos modlitwy do nieba w nadziei, że Bóg odpowie na nasze modlitwy w takiej prostocie i w jedności. I ja powiem wam, często kiedy przychodziliśmy na następne zgromadzenia młodzieżowe, my składaliśmy świadectwa, jak Bóg odpowiedział na modlitwy tej małej garstki młodzieży, na tą małą garstkę modlitw, ale Bóg widział pragnienie i szczerość. Bracia i siostry, jak często dzisiaj tej szczerości brakuje na naszych zgromadzeniach, jak brakuje tej prostoty w Jezusie Chrystusie. I ja chciałbym nas zachęcić, abyśmy podnieśli swój głos modlitwy do nieba. Jeżeli ty widzisz, że ten ogień, on przygasł w tobie, jeżeli ty widzisz, że Bóg, on przestał przemawiać już na drodze życia twojego, to wiedz, że coś się stało, że już nie żyjemy tak, jak powinniśmy, że nam potrzeba, aby jakimś sposobem Bóg przemówił, bo ja wiem jedno, bracia i siostry, problem nigdy nie leży po stronie Boga. Jeżeli ciebie nie napełnił Bóg Duchem Świętym, ja wiem, że problem nie jest po stronie Boga, ale problem jest w wierze, w twoim sercu. Jeżeli ty nie masz siły do zwycięskiego życia, ja wiem jedno, to nie jest wina po stronie Bożej, ale ta wina jest wtedy po twojej lub po mojej stronie. Bracia i siostry, jedna mała dziewczynka, sługa Naamana, ona powiedziała takie proste słowa, ale ja wiem, że za nimi stał stróż
oczy Izraela. Ona powiedziała, gdyby mój Pan spotkał się z prorokiem, on wnet zdjąłby tron z niego. I ja chciałbym powiedzieć razem za tą dziewczynką, bracie, siostro, jeśli ty dzisiaj na tym zgromadzeniu spotkasz się z prorokiem nad prorokami, z Synem Bożym, on wnet ściągnie grzech z twojego życia, on ściągnie niemoc, on ściągnie problemy, on doda ci siły, abyś ty na nowo szedł po drodze, na której on ciebie postawił. Ale jeżeli ty i ja dzisiaj jego nie spotkamy, to ja gwarantuję, jak przyszedłeś na to zgromadzenie, tak i odejdziesz. Żadnej przemiany nie będzie. I wiecie, straszna rzecz. Jehoszafat pytał, czy dzisiaj Bóg przemówi, czy jest jeszcze jakiś prorok Pana, ale kiedy on usłyszał słowo Pańskie, my czytamy, to on nie posłuchał, on wstał i on poszedł za Chabem. Jeżeli w twoim sercu jest pragnienie, aby Bóg przemawiał do ciebie, to kiedy on przemawia do ciebie, to ty stoisz przed bardzo ważnym pytaniem. Jak ty wyjdziesz z tego zgromadzenia? Ty pójdziesz za Chabem, czy ty pójdziesz z Synem Bożym dalej w drodze swojego życia? Amen.